Państwa bardzo serdecznie z Jarosławskiego Opactwa, gdzie właśnie rozpoczynamy 36. sesję studium animatora RAM. Ja nazywam się Anna Magryś i zapraszam Państwa do obejrzenia relacji z pierwszej sesji studium. Na początku poznamy zespół wychowawczy, który przez cały rok będzie towarzyszył młodzieży w jej formacji. Oto bohaterowie 36. studium animatora RAM. Przyjechało do nas około 80 młodych, którzy pragną zostać animatorami Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Zapytajmy się ich, czym jest dla nich animatorstwo. Stoi koło mnie Anna Kątek, która jest siostrą naszej animatorki Moniki Kątek. Monika jest animatorką już, zdaje się, trzeci rok. Dlatego bardzo dobrą osobą właśnie jest koło mnie Ania, bo chcę zapytać ją, kim dla niej jest animator, z czym jej się w ogóle kojarzy takie słowo. Animator kojarzy mi się z byciem apostołem. Zawsze, kiedy myślę o animatorze, to widzę osobę przed oczami, która służy swoim życiem innym, która się poświęca innym i robi wszystko, żeby druga osoba była szczęśliwa. Bardzo dziękuję, Ania bardzo ładnie odpowiada. Powiedz, czy jakiś wpływ miała Monika na to, że przyszła do nas na studium? Tak, miała bardzo duży wpływ, bo gdy ona zaczynała 3 lata temu, to zawsze jak wracała z każdej sesji, to opowiadała, jak jest super w ogóle. I dzięki niej zapragnęłam tak naprawdę być animatorką i od tej pory wiedziałam, że kiedyś zacznę to studium. Bardzo Ci, Ania, dziękuję. Pozdrawiamy też serdecznie Monikę i całą rodzinę, ale też i Andrzeja. Jest ze mną Martyna. Martyna pochodzi z parafii Rokietnica. Na rekolekcjach wakacyjnych była już, zdaje się, 7 razy. Dlatego trafnym pytaniem będzie, jeżeli zapytam ją, jak widzi siebie w przyszłości w roli animatora. Chciałabym być animatorem, o którym każdy będzie mógł powiedzieć, że dobrze, że to zrobiła i że wybrała dobrą drogę w swoim życiu i że robi to z pasją i że po prostu każdy będzie mnie podziwiał i taki jest mój cel i bardzo do tego dążę. A powiedz, Martynka, czy ty wspominasz dobrze swoich animatorów z rekolekcji wakacyjnych? Tak, bardzo dobrze. Ktoś na przykład jest z nami, czy nie? Nawet Weronika była animatorką mojej grupy. Weronika Buczek, tak? Zawołamy ją zaraz do odpowiedzi. Bardzo Ci dziękuję, Martynka. Uciekaj na obiad. Jest ze mną Weronika. Nasza neoanimatorka. Chciałam ją zapytać, jak z perspektywy już animatora ocenia atmosferę panującą na tym studium? Atmosfera jest bardzo dobra. Nowe miejsce, nowi ludzie też. Widać zmiany w kadrze i na pewno to się przełoży na atmosferę wśród kandydatów. Widać, że są bardzo ambitni, wiedzą czego chcą i dążą do tego. Powoli się zaczynają otwierać. Widać, że tworzy się wspólnota i czuć tą siłę, mimo tego, że jest tak bardzo dużo zmian i też trudno nam jako neoanimatorom i też starszym animatorom trochę trudno się odnaleźć w tej sytuacji, to kandydaci radzą sobie bardzo dobrze. Bardzo się cieszymy, że ksiądz tutaj z nami może dzisiaj rozmawiać. Widzę, że przyjechało do księdza aż 79 młodych. Co chciałby im ksiądz powiedzieć? Chciałem im pogratulować
że podjęli dobrą decyzję, bo przyjście na studium animatora i możliwość formacji to jest dobra inwestycja w swoje szczęście, w swoją młodość. To jest jakaś okazja, żeby być dojrzałym człowiekiem, rozwinąć się do tych właśnie rozmiarów dojrzałego człowieka, być dumą dla rodziców, ale też być wielkim pożytkiem dla Kościoła przez działania apostolskie w ruchu apostolstwa młodzieży. Czy trudno jest zostać takim animatorem? Myślę, że trzeba pewien wkład włożyć, czyli chyba trudno, bo trzeba przez intensywną formację przejść, a ta formacja ma aspekty duchowe, intelektualne, pewne emocjonalne. Trzeba zdobyć pewne instrumenty, takie narzędzia apostolskie do pracy z młodzieżą. Na pewno jest to, wymaga to pewnego wysiłku i trudu, czego znakiem jest fakt, że nie każdy sobie daje radę. Wiem, że tej formacji pomagają księdzu także młodzi oraz księża też inni, nazywani, zwani zespołem wychowawczym. Co ksiądz może o nich powiedzieć? Wspaniali ludzie, zaangażowani, bezinteresowni, utalentowani, zawsze gotowi do służby i dlatego jestem im bardzo wdzięczny, że pomagają w tej formacji. Po prostu bez tego zespołu, bez tych wspaniałych młodych ludzi, formacja byłaby niemożliwa. Szuka w rytmie cza-cza, pocałuj miły w rytmie cza-cza. Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto serca, buźka, ósma grupa pozdrawia. Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. Amen. Podczas pierwszej sesji 36. Studium Animatora RAM kandydaci poznali, czym jest wspólnota ruchu apostolstwa młodzieży, a także dowiedzieli się, jak będzie wyglądać ich roczna formacja. Zapytajmy się kandydatów, jakie są ich odczucia po pierwszej sesji. Jest ze mną Gracjan. Gracjan pochodzi z parafii Babice, gdzie właśnie tworzy się nowa grupa parafialna ruchu apostolstwa młodzieży. Gracjan, powiedz, jakie są twoje odczucia po pierwszej sesji Studium Animatora? Dzień dobry, jest tu przepięknie, wspaniale. Nie spodziewałem się aż takiej atmosfery. Z opowiadań niektórych osób czułem, że to będzie wspaniały czas i po tej pierwszej sesji jestem przekonany, że ten cały rok będzie po prostu wspaniały. Powiedz, Gracjan, jak to się stało, że tutaj do nas przyjechałeś? Czy ktoś cię namówił do tego? Czy gdzieś zobaczyłeś jakąś informację? Długa historia to jest, ponieważ 5 lat temu zostałem zwerbowany, tak można powiedzieć, przez moją kuzynkę na pierwsze rekolekcje na Wybrzeżu. No i jakoś to poleciało, kolejne rekolekcje przeżywałem z tymi samymi fajnymi ludźmi, poznawałem coraz więcej tych ludzi. No i jakoś do tego doszło, że w Ustrzykach Górnych, na tych wakacjach, co były teraz, z księdzem Tomaszem, na adoracji jakoś mnie tak natchnęło. No i też jedna animatorka się do tego między innymi przyczyniła, neoanimatorka, która teraz skończyła już to studium. Jestem tutaj, właśnie przez nią, między innymi. Bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy oczywiście księdza Tomasza Dzioba. Życzymy ci bardzo dużo wytrwałości, cierpliwości, no ale też i takiego zaangażowania i dużo radości z czasu spędzonego tutaj. Bardzo ci dziękuję. Chciałam zapytać Zuzię, jak czuję się na tym studium? Czuję się bardzo dobrze, jest tutaj bardzo miła atmosfera, tak samo jak było na rekolekcjach, bardzo polecam. Ogólnie szybko się tutaj odnalazłam, poznałam wiele fajnych osób. Zuzia, powiedz, czy odnalazłaś się już w tej grupie? Czy już się tutaj dobrze czujesz, czy już znasz tych ludzi? Niektóre osoby znam jeszcze z rekolekcji wakacyjnych. Bardzo szybko się odnalazłam, jak już mówiłam. I czuję się po prostu znakomicie. Jest ze mną Gabrysia. Gabrysia, jakie są twoje pierwsze odczucia po tej sesji studium? Bardzo mi się podoba. Jest tutaj wielu fajnych ludzi, naprawdę wartościowych i tworzymy jedną wielką wspólnotę. Modlimy się, chwalimy Boga, radujemy się i po prostu cieszymy się z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mam nadzieję, że też w takim nastawieniu wytrwam do końca studium. Czy jesteś mimo wszystko trochę jednak przerażona tym wszystkim, co dzisiaj wam przedstawiliśmy? Trochę tak, najbardziej się obawiam zadań. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę i wszystkie zaliczę, ale jednak jest to na pewno stres, bo to będzie trwało przez rok, więc będę musiała jakoś wziąć odpowiedzialność za siebie.
Bardzo Ci, Gabrysia, dziękujemy, życzymy powodzenia. Z zadaniami, myślę, wcale nie będzie tak źle, poradzimy sobie. Bardzo dziękuję. Z Wiktorią byłyśmy razem na rekolekcjach wakacyjnych w Ustrzykach Górnych z księżmi prowadzącymi, z księdzem Dominikiem Długoszem i z księdzem Damianem Matuszem. Chciałam zapytać Wiktorię, czy wie już, jak zostać animatorem Ruchu Apostolstwa Młodzieży? Tak, na konferencji księża prowadzący przybliżyli nam temat. Powiedzieli, że właśnie aby zostać animatorem, należy oddawać zdania w terminie, uczestniczyć w SMAP-ie, bądź rekolekcjach wakacyjnych, czy też feriowych i pozytywnie zdać praktyki. Bardzo dziękuję Wiktorii. Słyszę, że już tam w tyle dzwoni dzwonek, który nawołuje nas na kolejny punkt programu, dlatego nie zatrzymuję. Stoi koło mnie Gracjan, który jest animatorem od tak naprawdę 2 tygodni, może już 3. Chciałam go zapytać, jak wygląda według niego studium z perspektywy już teraz animatora? Jest to inne doświadczenie, natomiast ja jestem bardzo pozytywnie do wszystkiego nastawiony i również do tego studium też. Bardzo podoba mi się młodzi kandydaci, nowy zapał, nowe twarze, nowe emocje. Już miałem okazję uczestniczyć w dwóch spotkaniach. Myślę, że będą z nich bardzo mądre dzieci. Czy to jest miło odwiedzić takie studium po tym, jak skończyło się swoje własne? Jak najbardziej, bardzo miło zobaczyć twarze znajomych, którzy teraz są kandydatami oraz stare twarze naszej wspaniałej kadry, na przykład skarbnika. W czasie całej sesji nie zabrakło zabawy, radości i integracji. Wiele się działo podczas tych 3 dni studium. To był bardzo piękny czas. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejną sesję, która odbędzie się już w październiku. Wracaj tu!